Henryk Gajdamowicz. Z łowiectwem jestem związany od wielu, wielu lat. Przez ten czas pełniłem różne funkcje i w kole, i w Polskim Związku Łowieckim. W kole byłem przez kilka lat prezesem Koła Łowieckiego Jarząbek w Kaszunach. W Polskim Związku Łowieckim pełniłem funkcję wiceprezesa Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej. Wcześniej byłem przewodniczącym Komisji Popularyzacji Wiedzy i Kultury Łowieckiej, a więc to są takie oddziały, które dały mi bardzo głębokie i szerokie spojrzenie na polskie łowiectwo. Ale oprócz tego, to główną moją domeną i takim, powiedziałbym, kierunkiem mojej pracy zawodowej przez 50 lat była praca w szkolnictwie, bo tyle lat przepracowałem. Byłem wieloletnim dyrektorem szkół technicznych i kiedy powiedziałem o kulturze, etyce, to tu należy spojrzeć w sposób bardzo radykalny i wprowadzić jak najszybciej wiele określonych zmian, które mają wizerunek łowiectwa poprawić poprzez... No i oczywiście jest to rola władz Polskiego Związku. W przypadku naszego, no to naszego okręgu, okręgu olsztyńskiego, bo mówię o środowisku swoim. Byłem bardzo blisko tego, stąd też wiem, że najłatwiej i najlepiej pracować u siebie i na własnych błędach i te błędy naprawić, a głównie dopatruję się, powiedzmy, i w systemie szkolenia młodych myśliwych, gdzie powinny być stawiane bardzo rygorystyczne wymagania, głębokie, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy zarówno ogólnej, jak i przyrodniczej, jak i łowieckiej. Uwaga, kiedy byłem wiceprezesem, no to sygnalizowałem te sprawy, no ale zawsze były sprawy no trochę może i ważniejsze, bo w tym czasie była rozbudowa siedziby, która jest chlubą naszego koła, naszego związku i okręgu olsztyńskiego, bo rzeczywiście jest na bardzo wysokim, współczesna, nowoczesna, wyposażona i w multimedia. I to, że gdybyśmy chcieli odtworzyć pewną historię kół łowieckich, a jako przewodniczący, ówczesny przewodniczący Komisji Kultury i Etyki Łowieckiej, gdzie organizowaliśmy konkursy bardzo ciekawe zresztą i były pokazany wielki trud, wielki wysiłek poszczególnych kół w kroniki, bo kroniki są przepięknym obrazem wspominającym, pokazującym życie kół, gdzie na niejednej twarzy wyciskały radość, a na niektórych nawet łezkę ze wspomnień, że to tak dawno było, a to takie było piękne, wspaniałe. No i wiele takich, powiedzmy, materiałów, dokumentów przez jakąś nieroztropność, no... Nie wiem, brak jakiegoś, powiedziałbym, wyczucia uległo zniszczeniu poprzez pożar, który dotknął naszą strzelnicę, a tam były składowane swego czasu materiały archiwalne, których dzisiaj brakuje i gdybyśmy chcieli coś odtworzyć, jakąś głębszą, no to po prostu brakuje tego, więc to są takie... Z pozoru niby drobiazgi, bo co się takiego wielkiego stało? No stało się, bo pamięć została z pewnych kół, z pewnych okręgów, z pewnego okresu, często bardzo trudnego, wyrwana, zapomniana i nieodtworzona. No jest to rola już, no to była rola i władz okręgu, i władz komisji, i również Rady Łowieckiej, także też się czuję tutaj trochę, prawda? Problem jest w tym, by, prawda, wytwarzać określoną atmosferę w stosunkach międzyludzkich, by kształtować właściwą, prawidłową atmosferę pracy, współpracy, szacunku i uznania za każdy trud i za każdy drobiazg, jaki jest włożony. A z doniesień, prawda, i prasy łowieckiej, i różnych listów wiemy, że wielu bardzo ambitnych, cennych członków koła no, czują się dotknięci, czują się w sposób, powiedziałbym, no, może niewłaściwy ocenieni i zatraceni, a szkoda, bo są to ludzie wysokiego formatu, jeżeli chodzi o wiedzę fachową, jeżeli chodzi o znajomość zagadnień łowieckich. No, użyję tutaj nazwiska pana Mieczysława Wójcika, z którym ja osobiście jestem związany w sposób, powiedziałbym,
bardzo bliski, gdyż to był z lat, powiedziałbym, bardzo odległych, 60. moim uczniem, a dzisiaj stała się ta zasada, gdzie uczeń musi przerosnąć swego mistrza i tak się stało, że to ja jestem dzisiaj uczniem jego, kiedy jestem na ocenach, wycenach trofeów, czy na komisjach strzeleckich, no to jestem pełen podziwu dla jego wiedzy, umiejętności i doskonałości prowadzenia tych zajęć. I po prostu mnie osobiście jego brakuje w tych naszych kręgach roboczych, które tworzą. A szkoda, że taka, powiedzmy, tak się to stało. Myślę, że może to jest przejściowe, że kolejne lata pokażą, że nasz kolega Wójcik będzie również, bo przecież posiadając eksperta krajowego w zakresie wyceny, no jest to no, chluba naszego okręgu. No, a szkoda, że przy komisjach łowieckich takich ekspertów brakuje, bo nawet kiedy jest komisja i wśród nazwisk i osób znanych, mniej znanych będzie stała, prawda, kartka z napisem ekspert krajowy, no to każdy będzie miał jeszcze większy szacunek do swego trofeum, że został wyceniony przez eksperta, specjalistę. No to jest budujące dla myśliwych, bo każdy chce przecież wypełniać swoją misję. W strukturach Polskiego Związku Łowieckiego muszą zaistnieć, tak jak i myślę w strukturach naszego okręgu, radykalne zmiany w sensie, powiedziałbym, zarządzania i kierowania, bo właściwie jest to pomyślane w sensie takim, że jest Naczelna Rada Łowiecka, są rady okręgowe, są zarządy. Ale dla każdego zarządu okręgowego wyrocznią i oceną pracy jest Rada Łowiecka. I Rada Łowiecka powinna być pod każdym względem niezależnym ciałem w stosunku do zarządu. Możemy się bardzo wzajemnie szanować i musimy się szanować, doceniać każdego, prawda, i wiedzę, i wykształcenie, i jego mądrość, ale również trzeba patrzeć na prawidłowość pracy, bo za moich czasów dostrzegałem, dochodziły do mnie, powiedzmy, pewne uwagi z kół o dużych nieprawidłowościach. No niemniej jednak, jak to miało stanąć, prawda, i miały być pójść sprawy, no nie mówię już o konsekwencjach, ale o głębszej analizie, zbadania przyczyn, to starano się to jakoś tak to wszystko przygłaskać, ktoś by powiedział, zamieść pod dywan. No nie zawsze, śmiecie lubią odżywać czasami pod dywanem i często dawać o sobie nie najlepsze znaczenie.